Zielone światło dla kontroli trzeźwości w pracy. We wtorek w życie weszła nowelizacja kodeksu pracy, dzięki której pracodawca będzie mógł zbadać swojego pracownika pod kątem trzeźwości albo bycia pod wpływem innych substancji psychoaktywnych. My jako policjanci cieszymy się z tej nowelizacji prawa pracy, bo to odciąży nas tak naprawdę, bo byliśmy rzeczywiście wzywani bardzo często do zakładów pracy, gdzie pracodawca powziął jakieś podejrzenie, że pracownik jest w stanie nietrzeźwości czy po użyciu. Pracownik z kolei stawiał pewien opór, miał jakieś obiekcje co do tego, aby pracodawca kontrolował jego stan trzeźwości, stan psychofizyczny i po prostu policja przyjeżdżała na miejsce i przeprowadzała badania. A taki patrol w tym czasie mógł być potrzebny w zupełnie innym miejscu. Co ciekawe, kontrolę trzeźwości pracodawca będzie mógł przeprowadzić także wobec tych pracowników, którzy pracują zdalnie. Przede wszystkim większa będzie świadomość, mam taką nadzieję, wśród pracowników, że pod wpływem alkoholu bądź środków działających jak alkohol nie należy przychodzić do pracy. Myślę, że ta świadomość powinna zawsze towarzyszyć pracownikowi, ale w tym wypadku, jeśli pracownik będzie świadom kontroli trzeźwości, to chyba nie będzie się decydował na takie zachowanie. Kontrolę trzeźwości pracodawca będzie mógł przeprowadzić nie tylko wtedy, gdy będzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu, ale także stosować ją wobec pracowników, których praca może być niebezpieczna.